Cześć! Przed nami kolejny odcinek programu Gdzie Budzkiem? A dziś zabierzemy Was w wyjątkową podróż po powiecie pajęczańskim, gdzie czeka nas moc atrakcji. I każde z nich miało dofinansowanie z funduszy europejskich. Oczywiście Łódzkie i powiat pajęczański mocno rozwija się dzięki funduszom europejskim. Opowiedz, tato, jakie miejsca dziś zobaczymy? Dzisiaj mamy całkiem napięty grafik podróży. Na początku, korzystając z dobrej pogody, udamy się do miejscowości Działoszyn, gdzie zwiedzimy Załęczański Park Krajobrazowy. A potem pojedziemy do Sulmierzyc, do krainy Wielkiego Łuku Warty. Będzie tam na pewno super. Zdecydowanie będzie super. A na sam koniec udamy się w okolice miejscowości Sierociniec, gdzie powstał wyjątkowy rezerwat przyrody Murowaniec. To jak? Gotowi, by wyruszyć z nami w tę podróż? Nie ma na co czekać. Zaczynamy! Jesteśmy niedaleko miejscowości Działoszyn na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie w ramach promocji walorów przyrodniczych powstała specjalna ścieżka dydaktyczna. A ta ścieżka została dofinansowana z funduszy europejskich. Dokładnie tak. W ramach inwestycji powstało tutaj aż 14 stanowisk dydaktycznych wraz z tablicami informacyjnymi i kierunkowskazami. No i też wybudowano tutaj miejsce do odpoczynku i parkingi, żeby każdy mógł skorzystać z tutejszych atrakcji. Sama ścieżka dydaktyczna przebiega przez malownicze, cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Możecie więc nam wierzyć, wybierając się na wędrówkę, nacieszycie oczy jednymi z najpiękniejszych widoków w całym województwie łódzkim. To aż 19 km obcowania z naszą polską matką naturą. Jeśli jesteście tutaj, to koniecznie odwiedźcie też rezerwat węża, gdzie znajdziecie liczne jaskinie i odpoczniecie w ciszy od wielkiego miasta. A teraz, skoro jesteśmy już po małym spacerku, czas na kolejną atrakcję na mapie turystycznej powiatu pajęczańskiego. Gmina Sulmierzyce kryje w sobie multum tajemnic. Jedną z nich jest wioska Dygudaj, która dzięki wsparciu funduszy europejskich przeżywa rozkwit turystyki. Adaptacja tutejszej leśniczówki na cele turystyczne to doskonały przykład tego, jak fundusze europejskie wspierają rozwój lokalny. Wsparcie w ramach dotacji pozwala na zwiększenie dostępu do rekreacji zarówno mieszkańcom województwa łódzkiego, jak i przyjezdnym. A w ramach tego projektu unijnego udało się zrobić jeszcze więcej. A to wszystko po to, by atrakcje w pięknej gminie Sulmierzyce przyciągały jeszcze więcej turystów. A teraz ruszamy do kolejnego miejsca, które uzyskało dofinansowanie z funduszy europejskich. Thank you.
projekcie w rezerwacie Murowaniec. Miejsce to zostało dofinansowane z funduszy europejskich, by przeciwdziałać degradacji cennych obszarów przyrodniczych w Dolinie Rzeki Pisi. W ramach tego projektu unijnego dotację dostał zarówno rezerwat Murowaniec, jak i użytek ekologiczny Wolskie Bagno. Sam rezerwat obejmuje aż 42 hektary powierzchni lasu. Położony jest w gminie Pajęczno. Dominuje tu przede wszystkim jodła z domieszkami dębów szypułkowych i sosny zwyczajnej. Podobno w okresie międzywojennym były tutaj też świerki. Dokładnie. Niestety w okresie okupacji po 1930 roku świerki zostały całkowicie wycięte wraz z najokazalszymi egzemplarzami jodeł. To ukształtowało obecny skład gatunkowy starodrzewów jodłowych, ich strukturę i stopień zadrzewienia. Możecie się tutaj wybrać na rodzinny spacer. To też świetne miejsce dla pasjonatów przyrody, którzy kochają obserwować bujną florę i faunę. A jeśli jesteście tutaj, to świetna okazja, by zobaczyć dąb będący jednym z pomników przyrody. Jak więc sami widzicie, fundusze europejskie dbają o to, byśmy mogli zachować bogate walory przyrodnicze, jakich w województwie łódzkim jest naprawdę wiele. I to tyle na dziś w naszym programie Gdzie w Łódzkiem. Mieliśmy dziś nie lada przygodę na świeżym powietrzu. To była niesamowita przygoda dla każdego miłośnika aktywnego wypoczynku, a wszystko to dzięki wsparciu funduszy europejskich. Dzięki nim w Łódzkiem prężnie rozwija się turystyka i ochrona przyrody. Aż nie mogę się doczekać, jakie jeszcze fajne rzeczy powstaną dzięki ich wsparciu. Ja tak samo, a my już się z wami żegnamy, drodzy widzowie, ale to wcale nie koniec naszych przygód. Już wkrótce kolejny odcinek naszego programu Gdzie w Łódzkiem, w którym pokazujemy wam najciekawsze miejsca w regionie. Do zobaczenia! Cześć!